Witajcie. Pewna kobieta kupiła przez internet rasowego kota za 500 rubli. Po pewnym czasie zaniosła go do weterynarza, żeby go wykastrować. Lekarz tylko się roześmiał, gdyż kot okazał się niespodzianką. Łada pragnęła mieć kota, ale jej mąż nie zgodził się wydać bajońskiej kwoty na rasowe zwierzę. Kupiła więc kotka z ogłoszenia za 500 rubli. Ale szybko tego pożałowała. Dziewczyna o imieniu Łada podzieliła się na forum swoją zabawną i jednocześnie smutną historią. Po przeprowadzce do nowego mieszkania zaczęła marzyć o kotku rasy Scottish Fold. Jednak jej mąż, człowiek pragmatyczny i rzeczowy, uznał to za fanaberię i bezsensowne marnowanie pieniędzy. Zasugerował jej, żeby wzięła kotka ze schroniska. Koniecznie samca, bo z kotką, jak sądził, byłoby o wiele więcej problemów. Łada przemyślała propozycję, ale wkrótce znalazła doskonałe rozwiązanie. Natknęła się na ogłoszenie o sprzedaży kociąt tej rasy za jedyne 500 rubli. Sprzedawczyni była miłą dziewczyną i zapewniła ją, że wszystko jest w najlepszym porządku. Jedynym kłopotem był brak dokumentów i utytułowanych rodziców. Szczęście dziewczyny nie znało granic. Kot okazał się wspaniały, śliczny, mądry, załatwiał się do kuwety, wychodził na dwór i zawsze wracał do domu. Jednak rok później Łada zaczęła się o niego martwić i postanowiła wykastrować barona. Od pewnego czasu kot dziwnie się zachowywał, ciągle miauczał i prosił się na zewnątrz. Kobieta zaniosła więc pięknego kocura do kliniki weterynaryjnej na operację. Ale wtedy lekarz roześmiał się szczerze, gdy usłyszał, po co go przyprowadziła. Nie mogę wykastrować twojego kota, nie ma takiej opcji, to jest baronowa, a nie baron, w całej okazałości, a ponadto jest już w ciąży. Wesołości młodego weterynarza nie było końca. Okazało się, że Łada cały czas miała kotkę. Ponieważ często wychodziła na dwór, jakiemuś kocurowi udało się ją dopaść. W domu kobietę czekała kłótnia. Po gwałtownej wymianie poglądów para osiągnęła kompromis. Baronowa urodzi te kocięta, ale od razu przejdzie zabieg sterylizacji. Kocięta urodziły się śliczne, chociaż ich tata pozostał anonimowy i znalazło się na nie wielu chętnych. A baronowa, nawet po operacji, siedzi w domu i nie wolno jej wychodzić na dwór. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie go polubić i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.